Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcornik i zapraszam Was na grudniowe przedstawienie growych premier. Miłego oglądania. Lorelei and the Laser Eyes zabiera nas w podróż do środkowej Europy, a dokładnie do starego barokowego dworu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w kobietę, która trafiła tu w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania. W miarę postępów bohaterka dowiaduje się coraz więcej na temat wydarzeń, które miały tu miejsce, a także poznaje inne przebywające tu osoby. To, jak potoczą się jej losy, zależy od naszych poczynań i dokonywanych przez nas wyborów. Podczas rozgrywki przemierzamy kolejne pomieszczenia i rozwiązujemy rozmaite łamigłówki. Zagadki wymagają nie tylko spostrzegawczości, napotkane liczby, wzory i łamigłówki mogą stanowić element większej całości, lecz także wykazywania się sprytem i zdolnością niekonwencjonalnego myślenia. Gra zabiera nas w podróż do Warszawy z 1905 roku. To wielokulturowa metropolia, w której pod nosem wyższych sfer organizujących wystawne bale mają miejsce porachunki kryminalistów w mrocznych uliczkach. Miasto znajdujące się w strefie wpływów rosyjskiego caratu jest prawdziwym tyglem, zamieszkiwanym między innymi przez polskich mieszczan, żydowskich kupców oraz rosyjskich żołnierzy. Warszawa to również teren działań tytułowych taumaturgów, ludzi obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami, którzy mogą dostrzegać i wykorzystywać do swoich potrzeb ezoteryczne istoty, zwane salutorami. Jednym z takich taumaturgów jest główny bohater opisywanej produkcji, czyli Wiktor Szulski, który przybywa do Warszawy w celu załatwienia spraw rodzinnych. Protagonista wykorzystuje swoje umiejętności, by odkryć tajemnice miasta, a także poznać sekrety skrywane przez jego mieszkańców. W grze Symfonia akcję oglądamy z boku. Podczas rozgrywki przemierzamy barwne i różnorodne poziomy, z których każdy posiada unikalną atmosferę i charakter. Po drodze skaczemy z platformy na platformę, unikamy pułapek oraz omijamy przeszkody terenowe. Moc skrzypiec i smyczka nie tylko przydaje nam się w eksploracji, lecz również jest niezbędna do aktywowania muzycznej maszynerii, przywracającej życie i energię całemu uniwersum. W trakcie podróży poznajemy mieszkańców tego świata, wśród których roi się od wspaniałych muzyków. Nasza w tym głowa, by przekonać ich do dołączenia do tworzonej przez nas orkiestry. Akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Przemierzając skute lodem lokacje, zajmujemy się głównie walką z przeciwnikami. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek przede wszystkim z miecza oraz linki z hakiem, która pozwala bohaterowi między innymi przyciągać do siebie przeciwników, bądź wykorzystywać przeciwko nim elementy otoczenia. Dzięki niej protagonista może na przykład zrzucać wrogom na głowę ciężkie skały. Od czasu do czasu mamy też możliwość działania po cichu i eliminowania nieprzyjaciół z zaskoczenia. Wspomniane behemoty pełnią tu natomiast rolę bossów. Little Big Adventure zabiera nas w podróż na znajdującą się na rubieżach galaktyki planetę Twin Sun, która okrąża dwie gwiazdy. Życie na tym globie przestało być sielanką, gdy złowrogi dr Funfrog stworzył armię posłusznych sobie klonów i przy jej pomocy zmusił wszystkie zamieszkujące ją ludy do przeprowadzki na jej południową półkulę. Głównego bohatera gry, Twinsena, poznajemy w momencie, kiedy ten przesiaduje na więziennej wyspie Cytadela, dręczony przez tajemnicze sny o końcu świata. Gdy naszemu podopiecznego w końcu udaje się uciec, w ślad za nim szybko podążają żołnierze, którzy porywają jego żonę. Twinsen rusza za nimi w pogoń, jednak po drodze odkrywa, że jego sny nie są zwykłymi koszmarami, lecz telepatycznymi wiadomościami wysyłanymi mu przez tak zwaną Sendel,
Mowa o boskiej istocie, która czuwa nad mieszkańcami Twinsan, w czym od wieków pomagają jej członkowie rodziny protagonisty. W grze Indiana Jones oglądamy akcję z perspektywy pierwszej osoby. Kamera zmienia perspektywę na trzecioosobową, jedynie w wybranych momentach, na przykład podczas wspinaczki. Poszukiwania Wielkiego Kręgu prowadzą nas do różnorodnych miejsc, od Watykanu przez Egipt, skończywszy na zatopionych świątyniach w Tajlandii. Przemierzając je i realizując postawione przed nami zadania, musimy nie tylko unikać pułapek i omijać przeszkody terenowe, czy choćby skakać nad przepaściami, lecz również rozprawiać się z przeciwnikami. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by wdawać się w otwarty konflikt, często lepszym wyjściem jest przekradanie się za plecami nieprzyjaciół oraz eliminowanie ich z zaskoczenia. Ważną rolę odgrywają tu również zagadki środowiskowe. Wśród nich znajdziemy zarówno łamigłówki, których rozwiązanie jest niezbędne, by popchnąć akcję do przodu, jak i opcjonalne wyzwania dla naszych szarych komórek skrywające różnorodne sekrety. Dopełnieniem tego wszystkiego są widowiskowe sceny akcji rodem z filmów przygód Indiana Jonesa. Good luck, Indy. Legends say these relics hold a force that can change the course of history. Messing with powers beyond your control. You should know by now. I am always in control. You're good at this, Mr. Jones. I know enough to get me into trouble. You want to know what this is all about? You're damn right I do. Produkcje wchodzące w skład Legacy of Kain, Soul River 1 i 2 Remaster doczekały się odświeżenia oprawy graficznej. Twórcy nie ograniczyli się przy tym wyłącznie do przystosowania jej do działania w wysokich rozdzielczościach. Deweloperzy pochylili się też nad modelami postaci i teksturami. Poza tym zmieniono kolorystykę, która stała się żywsza, niż miało to miejsce w pierwowzorach. The future has always been written. Don't fight it, Raziel. Akcję gry Alien osadzono pomiędzy filmami Obcy, ósmy pasażer Nostromo oraz Obcy, decydujące starcie. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który trafia na niegościnną planetę Purdan, a dokładnie do ponurego ośrodka znajdującego się na jej powierzchni. Jako że miejsce to jest opanowane przez istoty zwane ksenomorfami, pobyt na tym globie szybko staje się dla niego prawdziwą walką o przetrwanie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, na jaką grę najbardziej czekacie. No i co, do zobaczenia już w przyszłym roku. Trzymajcie się. Cześć.